Dzień dobry. Nazywam się Van Dam i tradycyjnie zacznę od bardzo krótkiego ćwiczenia i żartu, ponieważ wiem, że moje imię jest trochę trudne, ale mam łatwy sposób na zapamiętanie. Nie jestem autorką tej metody, ale jest bardzo efektywna. I chciałabym, żeby Państwo wyobrazili sobie teraz taki duży samochód van i wyobrazili sobie, że na każdym miejscu w tym vanie siedzi jakaś Ania. Ania z Zielonego Wzgórza, Anna Karenina, Ania Rubik, jakakolwiek Ania, więc mamy van pełen Ań. Van Ań. I tak właśnie wymawia się moje imię, Van Ań. I ponieważ Państwo są edukatorami, Państwo wiedzą, że najlepiej uczyć się przez praktykę, dlatego poproszę wszystkich Państwa, żebyśmy na 3-4 wymówili moje imię Van Ań. 3-4. Bardzo Państwu dziękuję. To jest moja ulubiona część prezentacji. Jak Państwo widzą, przez moje imię i przez to, że funkcjonuję z tym imieniem w Polsce, właściwie każda moja znajomość musi zacząć się od tego, że przedstawiam krótką lekcję wymawiania mojego imienia. Stąd myślę, że jestem skazana na pracę w edukacji. Jest to też mój ulubiony moment w prezentacji, bo potem jest już tylko gorzej. Ja się bardzo stresuję na prezentacjach i zaczynam coraz szybciej chodzić, bo rozgrzewam się do ucieczki ze sceny. I jeżeli Państwo kiedyś czuli taki stres na scenie, to pewnie zadawali sobie Państwo dwa pytania. Co ja robię, dlaczego się na to zgodziłam? I co ja robię, to tutaj już na to pytanie odpowiedziano. Pracuję zarówno w Szkole Programowania, jak i z Code Fund, którą współzałożyłam, jak i Fundacji Girls Code Fund. Spędziłam ostatni rok w Indonezji, wdrażając programy nauczania programowania dla dzieci. I jednym z projektów, którym chciałabym się pochwalić, ponieważ jestem do niego bardzo przywiązana, ja myślę, że jest ciekawym połączeniem też trochę tego, o czym była mowa w poprzedniej prezentacji, czyli też trochę storytellingu, ale też kompetencjach komunikacji, jest projekt Very Senior Developers. To jest projekt, w którym nauczyliśmy seniorów 50+, podstaw programowania, korzystania z aplikacji Scratch Junior do uczenia dzieci programowania i sparowaliśmy je z dziećmi. I w ten sposób nasi seniorzy stali się nauczycielami programowania dla najmłodszych. I zupełnie odwróciliśmy stereotyp, w którym to młodsze pokolenia uczą starsze pokolenia, sprawiając, że to te młodsze pokolenia uczyły się od babć, dziadków. W drugiej edycji tego programu, w tym roku, postawiliśmy na digital storytelling. I tym razem seniorzy zamiast uczyć młodsze pokolenia, pracowali razem z nimi, tworząc animacje, tworząc kreatywne historie. Planujemy kolejną edycję w następnym roku. I to jest projekt, z którego jestem szczególnie dumna, i ponieważ na stronie mamy też krótki podręcznik, jak przygotować seniorów, jak w ogóle przygotować siebie, kogoś, kto nie uczy na co dzień programowania, do nauczania programowania, to zachęcam Państwa do odwiedzenia i skorzystania z tego podręcznika. Ale przyszłam tutaj, zgodziłam się tutaj wystąpić, ponieważ w tej całej modzie na nauczanie programowania, na umiejętności, kompetencje cyfrowe, boję się, że gdzieś zginie temat kompetencji przyszłości, które niekoniecznie są czysto cyfrowymi, twardymi umiejętnościami. I jeżeli przyjrzymy się takim raportom, jak na przykład raport Instytutu dla Przyszłości Future Work Skills 2020, założyli Państwo, że to już za 2 lata, ten raport powstał w 2011 roku. Jeżeli przyjrzymy się kompetencjom, które wymieniane są w takich raportach, ale i nowszych raportach, to tak naprawdę nie ma tam wiele twardych kompetencji cyfrowych. Są kompetencje miękkie. I o nich chciałam dzisiaj powiedzieć, o tym, jak te kompetencje miękkie łączą się z najgorętszymi trendami technologicznymi, które pojawiają się i które gdzieś tam szumią w mediach. I postaram się szybko przejść przez listę tych kompetencji. Pierwsza z nich to sense making. Co to właściwie oznacza? Mam prawie 30 lat i szczerze mówiąc nie wiem, czy opanowałam tę umiejętność. Sense making oznacza umiejętność rozumienia głębszych znaczeń, ale też nadawania głębszych znaczeń komunikatom. Komunikatom, które my odbieramy, ale też które my przekazujemy innym. To są te treści między słowami, drugie dna, ale taką komunikację głębszą, którą sztuczna inteligencja jeszcze nie jest w stanie tak efektywnie wykorzystać, rozumieć, tak jak my jako ludzie potrafimy. Kolejna kompetencja to inteligencja społeczna, czyli nawiązywanie relacji z ludźmi, komunikacja z ludźmi. To jest jedna z tych kompetencji, które były wymienione również tych, którym brakuje obecnie pracodawcom, czyli umiejętność komunikowania się. Kolejna
Adaptacyjne myślenie. Myślę, że tego nie trzeba wyjaśniać. Świat się zmienia, potrzebujemy się do niego dopasować i wolę zdecydowanie to określenie, adaptowanie się do nowych sytuacji niż innowacyjność. Innowacyjność brzmi dla mnie troszkę zbyt magicznie i myślę, że już wystarczającą innowacyjnością jest dopasować się do zmieniających się okoliczności. Kompetencje międzykulturowe. Kiedy mieszkałam w Indonezji, pracowałam w Indonezji, w mojej firmie moimi szefami były trzy osoby i jedna z nich to był Indonezyjczyk chińskiego pochodzenia, druga osoba to był Malezyjczyk hinduskiego pochodzenia i był Polak. Ale tak naprawdę naszym największym problemem, moim największym problemem w komunikacji z nimi była różnica kulturowa wynikająca z różnicy pokoleniowej. Więc kiedy mówię o różnicach międzykulturowych, nie mówię tylko i wyłącznie o kulturach w sensie takich też geograficznych i granicach, ale też o tym, że my wychowując się w świecie, gdzie nie mieliśmy internetu, pamiętamy jak to było, kiedy nie było internetu, pracujemy z osobami, z młodymi ludźmi, którzy nie wiedzą, jak to było, kiedy nie było internetu, tak naprawdę wychowaliśmy się w różnych kulturach. I dlatego te kompetencje międzykulturowe są tak istotne. Nie tylko z punktu widzenia gospodarki globalnej. I w związku z tym, że mamy internet i mamy tą wielokulturowość i możemy współpracować z ludźmi z całego świata, powinniśmy umieć to również robić efektywnie, w sposób zaangażowany przez współpracę wirtualną. Kolejna kompetencja to myślenie komputacyjne, czyli rozumienie, jak myśli komputer, jak działa komputer, jak przetwarza informacje. Szczególnie jeżeli chcemy przekazać tym komputerom władzę nad wieloma aspektami naszego życia. Umiejętność korzystania z nowych mediów, nawet jeżeli uważamy, że nie potrzebujemy w życiu codziennym nowych mediów, nie potrzebujemy korzystać z nich, to prawda jest taka, że wiele z tych mediów korzysta z nas, z naszych informacji, z tego, co im niechcąc czasami przekazujemy. Dlatego warto jest wiedzieć, jak działają i jak zapobiec temu, żebyśmy zostali wykorzystani przez te nowe media. Interdyscyplinarność, ponieważ bardziej niż wielu nowych programistów potrzebujemy na przykład programistów, którzy są w stanie również zrozumieć potrzeby rynku medycznego i tworzyć rozwiązania telemedyczne. Programistów i projektantów, którzy będą rozumieli, jakie są potrzeby rynku edukacyjnego, nas jako edukatorów i tworzyć odpowiednie rozwiązania dla nas. Interdyscyplinarność. Przedostatnia kompetencja, projektowe myślenie, żeby móc wymyślać nowe rzeczy, żeby umieć analizować potrzeby, analizować, empatyzować z osobami, które będą korzystać z tych rozwiązań, które będą odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane, prototypować, testować, mieć odwagę, żeby przejść przez ten cały proces. I ostatnia rzecz, w tym nawale informacji, mam Państwo tutaj na przykład bardzo dużo kompetencji i w tym nawale informacji z internetu, z nowych mediów, powinniśmy umieć zarządzać tym ciężarem kognitywnym, który na nas spada. I jak te kompetencje powiązałabym z trzema największymi, najgorętszymi trendami w nowych technologiach? I zrobię sobie tutaj krótką przerwę, żeby napić się wody. Sław wcześniej widział już tą listę kompetencji wcześniej? Nie? 2011 rok. Właśnie, jakie są trendy w technologiach? Jak Państwo myślą, jakie są trzy najgorętsze trendy w technologii? Sztuczna inteligencja. Rozszerzona rzeczywistość, augmented reality. Internet rzeczy. Coś jeszcze? Mają Państwo oczywiście rację. Ja wybrałam trzy trendy. Pierwszy to sztuczna inteligencja. I bardzo cieszę się, że na tej konferencji również będzie mowa o sztucznej inteligencji. To jest świetne narzędzie dla edukacji. Druga rzecz to dla mnie to cyberbezpieczeństwo. Trzecia, internet rzeczy. Pominąłam augmented reality ze względu na to, że mimo wszystko jest to bardzo hot temat, ale jeszcze zastosowanie nie jest jasne i tak naprawdę nie ma jeszcze dobrych aplikacji, dobrych zastosowań tej technologii. Jest jeszcze jeden trend, o którym warto wspomnieć, to są kryptowaluty i blockchain, ale wychodzę z założenia, że jeżeli nie jestem w stanie wytłumaczyć czegoś 8-letniemu dziecku, to znaczy, że jeszcze nie powinnam o tym mówić przed nikim. I jak się mają te kompetencje, które wymieniłam wcześniej, do tych trzech trendów? Gdybym miała przypisać konkretne kompetencje,
które powinniśmy rozwijać, żeby móc odpowiedzieć na potrzeby tych trendów lub móc być wciąż konkurencyjnym na przykład wobec sztucznej inteligencji jako ludzie, to wyglądałoby to tak. Wobec sztucznej inteligencji potrzebujemy rozumieć, jak ona działa, jak się uczy, a żeby być kompetencyjnym, wciąż móc rywalizować ze sztuczną inteligencją, powinniśmy rozwijać swoje umiejętności społeczne, komunikacyjne, swoje umiejętności międzykulturowe, ponieważ to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie się nauczyć, nie będzie przez bardzo długi czas. W ten sposób możemy być konkurencyjni. I w ten sposób możemy też zapobiec nieporozumieniom, które mogą wynikać z błędów sztucznej inteligencji. W przypadku cyberbezpieczeństwa to jest bardzo ciekawy temat i tutaj stawiam na umiejętności społeczne, umiejętność korzystania z mediów i też zarządzania tym ogromem informacji, ponieważ to, co się wykorzystuje obecnie w cyberprzestrzeńczości, to nie jest magiczne pisanie programów, które w magiczny sposób włamują się na nasze konta, nasze profile i korzystają z naszych informacji. To jest wykorzystywanie naszych ułomności jako ludzi, wykorzystanie naszych słabości i społecznych mechanizmów do tego, żebyśmy my sami oddali ten dostęp i my sami oddali te informacje. Internet rzeczy, czyli łączenie różnych przedmiotów z internetem, upgrade'owanie ich smart home'y, smart car'y i inne urządzenia, które mogą być mądrzejsze i bardziej elastyczne, wykorzystując technologię. Żeby to tworzyć, musimy mieć odwagę myśleć w sposób nowatorski, łączyć różne dyscypliny, bo na tym to polega, łączenie designu z programowaniem sztuki tradycyjnej, z programowaniem elektroniką i umieć przechodzić przez proces projektowania takich rozwiązań. Chciałabym się skupić na każdym jeszcze oddzielnie, zastanawiając się, co to właściwie oznacza w praktyce, czego dokładniej uczyć w przypadku każdego z tych trendów. W przypadku sztucznej inteligencji, jak myślą, jak uczą się komputery? Komputery tak naprawdę uczą się trochę tak jak my, to znaczy potrzebują bardzo dużej ilości informacji, na podstawie której mogą potem wyciągać jakieś wnioski, co oznacza, że ktoś te informacje im dostarcza. Jeżeli rozumiemy ten proces, jak komputery się uczą, jak sztuczna inteligencja się tworzy, będziemy w stanie na tyle kontrolować ten proces, żeby nie przeciwstawił nam się, żeby nie zadziałał na naszą niekorzyść. Bazy danych ze względu na to jest taka jedyna, taka już bardziej twarda umiejętność, którą tutaj wymieniam, ze względu na to, że tak, żeby uczyć się potrzeba bardzo dużych zasobów informacji, baz danych. Jest to taka umiejętność, która jest bardzo praktyczna. Jednak znacznie bardziej istotna jest dla mnie tutaj empatia i komunikacja interpersonalna. I ponownie, nie dlatego, żeby pomóc sztucznej inteligencji, ale żeby pomóc nam jako ludzkości rywalizować ze sztuczną inteligencją, i żeby mieć jednak trochę dystansu do tego, co komputery nam podpowiadają i zachować tą relację międzyludzką. Cyberbezpieczeństwo. Jest takie bardzo ładne spostrzeżenie, które krążyło przez jakiś czas po internecie, że jeszcze 20 lat temu mówiono nam, po pierwsze, nie rozmawiaj z nieznajomymi w internecie, po drugie, nie wsiadaj do samochodu, którego nie znasz, a obecnie dosłownie wzywamy nieznajomych z internetu i wsiadamy do nieznajomych samochodów, korzystając na przykład z aplikacji taksówkarskich. Także pojęcie bezpieczeństwa, tego, co jest bezpieczne, bardzo się zmieniło. I już nie jest wystarczające uczenie dzieci, uczenie nas, że nie powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi, ponieważ robimy to przez cały czas. Robimy to korzystając z social media. Młodzież korzysta z social media i komunikuje się z nieznajomymi, mówiąc do nich, odbierając od nich treści. I tymi nieznajomymi niekoniecznie też są ludzie, są też algorytmy, komputery, które nie wiemy, co robią z naszymi informacjami. Dlatego musimy się nauczyć rozmawiać z nieznajomymi. I gdy rozmawiamy z nieznajomymi, dostajemy od nich informacje, musimy umieć je weryfikować. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Najważniejszych kompetencji, umiejętności. Niestety nie ma wciąż jeszcze bardzo dobrych narzędzi do tego, a już odczuwamy to mocno przez fake newsy, przez clickbait, o tym się dużo mówi, natomiast nie ma jeszcze wielu narzędzi, które mogłyby pozwolić nam w praktyce tego uczyć.
I tutaj dobra wiadomość, że w przyszłym roku będziemy organizować taki hackathon, spotkanie, gdzie będziemy zapraszać Was, Państwa edukatorów, programistów i będziemy pracować nad takimi rozwiązaniami. Także bardzo polecam śledzić na przykład nasz fanpage, bo bardzo chciałabym Państwa zaprosić na to. Weryfikacja informacji. Inżynieria społeczna. Ile z Państwa wie, kto z Państwa wie, co to jest inżynieria społeczna? Ręka do góry. Bardzo mało osób albo bardzo wstydliwe osoby. Inżynieria społeczna to jest takie wykorzystanie mechanizmów społecznych, zachowań ludzkich, żeby można było na przykład jako cyberprzestępca właśnie wyciągnąć od nas informacje, wyłudzić się od nas albo przekonać nas do tego, żebyśmy koniecznie ściągnęli ten załącznik z tego maila na nasz komputer i w ten sposób go zainfekowali. I na jakiekolwiek warsztaty, szkolenia z cyberbezpieczeństwa, by Państwo nie poszli, zawsze głównym tematem, największą słabością, tą największą dziurą w murze pomiędzy nami a cyberprzestępcami, tak naprawdę jesteśmy my sami, nasze słabości. Dlatego musimy rozumieć, na czym to polega. Jak wykorzystywane są te mechanizmy społeczne do tego, żeby odbierać od nas informacje, żeby zagrażać nam w cyberprzestrzeni. I etyka. Rok temu jeszcze nie pomyślałabym, że mówiłabym o nauczaniu etyki w kontekście cyberprzestępczości, ale kilka miesięcy temu w Indonezji przyszedł do mnie 13-letni uczeń, który chciał się zapisać na zajęcia, pokazał mi swój telefon i pokazał mi konta facebookowe, na które się włamał, informacje, które wykradł. I opowiadał mi o tym z dumą, zupełnie niewinny sposób. Nauczył się tego przez internet, online, ponieważ jego rówieśnicy byli strasznie podekscytowani tematem hackingu, włamywania się, przejmowania informacji. I nie miał edukacji z dziedziny etyki, nie miał takich pojonych wartości społecznych, moralnych, żeby zauważyć, że to jest złe, że robi coś złego. I młodzież ma w tej chwili dostęp do ogromnych zasobów wiedzy i może bardzo szybko nauczyć się wielu umiejętności, które zadziałają na naszą korzyść, ale też mogą być opłakane w skutkach. I żeby temu zapobiec, musimy uczyć etyki i tego, które działania są społecznie odpowiedzialne, a które nie są. Ponieważ być może już zachęcamy, a z pewnością zachęcamy dzieci do tego, żeby korzystały efektywnie, kreatywnie z technologii. Być może uprzedzamy je o niebezpieczeństwach, ale mało kto z nas uczy dzieci o konsekwencjach nieetycznego wykorzystania technologii. Gdybym miała streścić to wszystko w trzech hasłach, czego uczyć wobec tych trendów technologicznych, jak przygotować na te trendy technologiczne, to byłby to internet... A, zapomniałam o internecie rzeczy. Internet rzeczy. Myślenie projektowe, tworzenie, prototypowanie, maker movement. Jeżeli jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby negocjować temat do następnej konferencji BIZI, to zdecydowanie zachęcałabym do spojrzenia na temat maker movement, czyli ruchu, którego ideą jest wspólne uczenie się przez wspólne tworzenie. Ideą jest łączenie tradycji zrób to sam, tworzenia projektów zrób to sam z nowymi technologiami. I żeby tego uczyć, zachęcam do poznawania tematu elektroniki i takiego narzędzia jak płytka Arduino. I kiedyś, jak ja chodziłam do szkoły, no to z rzeczy, które mogłam fizycznie stworzyć w szkole, no to na przykład była bransoletka z muliny, a teraz dzieci mogą sobie wydrukować części do robota na drukarce 3D, zmontować to z płytką Arduino, zaprogramować i na koniec, jak chcą, to też mogą zrobić bransoletkę z muliny dla tego robota. I gdybym miała to streścić wszystko w trzech hasłach, krytyczne myślenie jako najważniejsza kompetencja, inteligencja społeczna, projektowanie i tworzenie. Jak Państwo widzą, nie ma tutaj nic o programowaniu. Od 2 lat mówię o programowaniu. Bardzo cieszę się, że mogę powiedzieć o czymś innym. Ostatnia minuta i ostatni slajd. To jesteśmy my. Edukatorzy. Mają Państwo bardzo trudne zadanie, ponieważ operując tylko i wyłącznie na wiedzy z przeszłości, wiedzy o tym, co już było, muszą Państwo przygotować dzieci do tego, co dopiero będzie. I to jest bardzo trudna praca i niestety bardzo słabo opłacalna w tym kraju, ale jest też dobra wiadomość. Jest taka strona internetowa Will Robots Take My Job, czy roboty odbiorą mi pracę. I według tej strony nauczyciel to bardzo mało, no jeden z takich zawodów, które są najmniej zagrożone wyginięciem. To jest mniej niż 1% szans na to, że sztuczna inteligencja odbierze nam pracę.
ponieważ żadna maszyna jeszcze bardzo długo nie będzie w stanie nawiązywać takich relacji, empatyzować, wspierać, inspirować ucznia, tak jak prawdziwy nauczyciel z krwi i kości, nauczyciel z pasją. I za tę pasję, za obecność tutaj i za gotowość do rozwijania się bardzo Państwu dzisiaj dziękuję.